Ten drapieżnik, którego widzicie przed obiektywem na materiale, to AMG A45 z 2017 roku. Nie jest to seryjny samochód, o czym się za chwilę przekonacie. No tutaj na razie został wprowadzony program i tutaj co widzimy różnicę do seryjnej klasy, to jest tutaj zmieniony dolot z karbonu. To jest karbon? Tak, jest to karbon, dolot AMS-a. Co widać różnicę, normalny dolot ma 2 cale, a tutaj mamy 3 cale, przez co jest większy przepływ powietrza. No i fajnie świszczy, jak się jedzie, słychać naprawdę. Jestem ciekawy, co ten samochód zaprezentuje rzeczywiście po tych modyfikacjach na prostej. Robi wrażenie, naprawdę. Robi, ja też widzę różnicę i dźwiękową, i przyspieszę. Pierwszy raz jak odebrałem samochód, gdzie jeszcze program się nie dostosował chyba z silnikiem, no to miałem wrażenie, jakbym był w Mustangu. Naprawdę wszedł bokiem przy żurawie i tak, że prawie nie zapanowałem, bo się nie spodziewałem po prostu. Dodałem gazu i się stało, co się stało. A jak z eksploatacją takiego samochodu jest drogo, portfel to czuje, czy jednak do wytrzymania? Mówię tu na przykład o konieczności, a propos Mustanga. Tak. Konieczności wymiany. Powiem szczerze tak, auto mam rok, wymieniłem tylko olej, nic się nie psuło, naprawdę uważam, że... Nie potwierdzone tam prowadzenie 700 metrów, jest. Lance drogo, 800 metrów. Pozdrawiamy panów, policjantów. Tak, mieliśmy szczęście, że akurat byli w telefonach. Ale ciekawe, myślę, że... Czy za nami tajniaki, czy nie tajniaki. To jest smutne, no ale jednak trzeba zachować się jako tak, przynajmniej przed kamerą. To prawda. Czy tu muszę coś zmienić? Nie obrazisz się? Jak... Nie, no śmiało, mam pamięć tam, więc zmienię sobie wszystko. No to super. Ulubiony moment każdego kierowcy. No nie, mamy korek, ale chodzi o tunel. Wjeżdżamy właśnie do tunelu. Będzie słychać. Najgłośniejszy w całym tunelu. Naprawdę, robi robotę. Wow. No i koreczek. No i koreczek, pieprzyliśmy się trochę. Zaparło mi dech w piersiach wręcz. Przyjemnie, to było przyjemnie. Od tej jazdy w tunelu. Naprawdę przyjemnie, no. Tak, i teraz się trzymasz na miejscu. Tak, że... Wow. Naprawdę wow. To co, my lecimy w trasę jeszcze, ale ten odcinek nie może trwać wieczności, więc warto byłoby się pożegnać. Bardzo Ci dziękuję, ja Marcin, za przedstawienie tego auta do kamery. Z Marcinem złapaliśmy się przypadkiem, udało się zgrać. Marcin był jednym z naszych widzów
polega, że czasem ktoś napisze, ej, mam taki samochód, jeżeli chciałbyś, to możemy go pokazać do kamery. No i wyszło zarąbiście według mnie. Jeszcze raz z tego miejsca ci dziękuję. No i co, do zobaczenia po końcowych konfiguracjach. Przede wszystkim, no jestem ciekawy tego i trzymam za słowo. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, cześć.